co tej wody? Co, co on tam kameruje w tej wodzie? Wyprzedzają nas! Ty! Nie przeszkadza. Może wrzućmy dwójkę. Dlaczego? My jesteśmy na wakacjach. Tak jest, dokładnie. Dokładnie, bo my odpoczywamy, a nie ścigać się. A proszę spać. Chyba na czas jadą. Większa waga chyba jest. Może za wodę jakie mają? Może mamy na za dużo, kogoś wyrzucimy za burtę. Z brzegu bierzemy. Po prawej stronie tu był taki ładny domek bobra, ale dwa tygodnie temu tu była taka duża woda. 2,5 metra był wyższy Dunajec. To wzalo dwa piętra. A tu bobry tego dostawią, ale oni teraz czekają na pieniądze z Europejskiej Unii. Zgadza się. Ale mają taką umowę, że będą dostawać polski bobry, nie? No. Żeby tego i postawiły. No. A to co nas wyprzedzało, to jest konkurencja, nie? Oni zgadza się. Jadą 2 km mniej, zapłacicie te same pieniądze, a jeszcze cisną całą drogę, no. Nie? A to są od was Słowacy. Ani, tak, a nic nie gadają tym ludziom. Nie ma to jak panu, nadaje super. No. Przed nami jest ostra skała, jest to wstępna brana do Pienińskiego kanionu. Pieniński kanion to jest najdłuższy kanion z Europy Średniej, ma 9 km. I nim popłyniemy. Wcześniej się ta skała nazywała i skała niewiernych żon. Chłopaki zwrócali swoje niewierne żony do Dunajca. Ale musieli z tym przestać, bo się Dunajec zatykał, tak, ale nie było może na draty, jak to się zrób. Zdjęcia. Tak może o nim nie. Proszę? Tam, no, tylko mi. No tak, skąd mamy te muszelki, no, myślicie? Jakie ładne atrakcje góry. Bo dwa mi odbiało i jeden zapasowy mam jeszcze w domu, nie? A kolega ma Adidas, tak? Do okrągła. No i to ma troszeczkę fantazję na tej skale, widać takiego ptaka dużego. Jest taka labuć, że leci z Dunajca do góry. Ale bo tam weszła jakaś skrabia. Nie ma tylko palacza dostał. Pakovali, potom tam zaladovali na čižerúka, vožili do Teska, dobili i tak. Nie, ale potom to je správda, tam ich benzíli, tie lososy. Po pravej strane to je taká droga turističná. Má 12 km, ide zo Šťavnica, z Černého kláštora, byla zbudovaná v 16. vieku, že cez od Marie Terezie, budovali ho dvorskí mojstri i s drobnými rekonstrukciami to sa zachovala do dzisiaj. To Teščova? Proszę? Teščova się zachowała po tej... Nie Teščova, to droga turystyczna. Pan jeszcze nie ma Teščova? Albo już miał? A dziadkie... Teščovej nie mam, ale dziadkiem jestem. Tak? To
No chyba coś taki przypad jak ja. Teściowej nie ma. A dzieci? Ale... Ale syn już ma półtora roku. Żona do jest piątka dzieci. Piątka dzieci? Z czego chciała żyć? W końcu tym co wiesz, nie? Dają. 500 plus. No i tu ta droga turystyczna, tu można pojechać na rowerze, albo na piesi. Kaszka. Tu już jest park. Ona prowadzi do tego kościoła, tam gdzie rozwody daje. Nie. Nie, ale można tak przejść. Można tak przejść, a potem przez ten most na drugą stronę, a można iść do tego kościoła tam. A trzeba uważać, jak tu pojedzie blondynka na rowerze, to machać tylko jedną ręką. Bo jak zamachać na blondynkę dwoma rękami, to się zakręt, ona dwoma rękami odmacha i zjedzie z tym rowerem do Dunajca, a my musimy potem rower wyciągać. Nie? A czasami i tą blondynę, nie? Ale najpierw rower, nie? Rower można sprzedać, nie? Z blondyną tylko lopota jest, nie? Problemy! Jedną w domu, nie? No nie będę drugą wyciągać z Dunajca. Kurde, Pajdowi się nie chce robić. To było ładnie to. Siwni mu, nie? To się mało gada. Obłowę mu odebrało. Lisacka Akademia z tyłu jedzie. I to jest pan profesor. Pan profesor w lisaku. No i po prawej stronie to jest ten meter, ten wodoznak, gdzie się mierzy wysokość Dunajca. Dzisiaj tam mamy jakieś 47, 45. Ale jakby go bardziej położył, tak to więcej by było. Proszę? Jakby go bardziej położyli na prawo, to... O, panie, teraz. No tak, to jak więcej położycie, to więcej pokaże, no. Ale tak samo przyjedziemy za godzinę 50. Za chwileczkę na tej skale będzie stał drugi paparazzi, a będzie robił zdjęcia tak z boku, tranty. No. To znowu możecie do niego machać. Ale jedną ręką, bo tam jest zakręt, a może jechać blondynka na rowerze, nie? Albo potem jak nie ma zakrętu, to może zamachać dwoma rękami, ale ona tylko gębę rozwala. Więc jedzie do Dunajca. Nie, teraz przyspiesza to. Przyspiesza, to będziemy za chwilę dochodzić. Co robisz? Kameruję.